Guildford to miasto w południowo-wschodniej Anglii, w hrabstwie Surrey, położone nad rzeką Wey, prawy dopływ Tamizy. Pierwotna kamienna warownia w Guildford wniesiona została prawdopodobnie już w drugiej połowie XI wieku, po podboju Brytanii przez Wilhelma Zdobywcę. W 1215 roku w murach zamku król Jan bez ziemi podpisał słynny przywilej zwany Wielka Karta Swobód. Na przestrzeni wieków zamek był wykorzystywany głównie jako rezydencja mieszkalna dla królewskiej rodziny. Twierdza była także sukcesywnie rozbudowywana i powiększana. Swego czasu sam król Henryk III uznał zamek za jeden z najbardziej luksusowych w całej Anglii. Obecnie częściowo odrestaurowany zamek udostępniony jest dla zwiedzających. Witamy z miasteczka Guildford, jak przystało na zasłużonych emerytów. Jeździmy i zwiedzamy Anglię. Wszystkie miasteczka w pobliżu, po Londynie i wszystko będziemy Wam pokazywać. Dzisiaj jesteśmy w takim starym angielskim miasteczku. Właściwie tutaj to każde miasteczko jest stare, bo ich tutaj w czasie wojny nie zniszczyli. Idziemy głównym traktem, jak to się nazywa? Bo tu wszystkie ulice są takie same. Ja nie wiem, czy ta jest też High Street. Na pewno High Street, bo tu każda główna ulica to jest High Street i to jest dawny trakt do Londynu. Trochę pokręcimy się dzisiaj po tym mieście, pokażemy Wam, jak wygląda. A tutaj mamy stary, zabytkowy zegar. Taki znak rozpoznawczy tego miasta. Idziemy na stary zamek. Trochę pochodzimy. Idziemy na zamek? Chodź, idziemy na zamek. Tutaj, tędy. Nie, no to później może. Dojdziemy do końca głównej ulicy i tak ją tutaj zaraz przyciągnę z powrotem. Gdzie idziemy? Idziemy, zwiedzamy, nie wiemy co, gdzie, ale trochę pochodzimy. Takie fajne uliczki są wąskie, przejściówki, idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć w tą uliczkę. Później tam jeszcze do końca pójdziemy. O, tu jest kościółek, ludzie wychodzą z kościoła. Chyba kościół jest otwarty. Dzisiaj nie niedziela, nie trzeba do kościoła. Dzisiaj sobota. Nie trzeba? Nie trzeba, ale można zajrzeć. Tam jakieś grają w karty, jakiś klub. Tu jest dużo właśnie w Anglii takich uliczek, przejściówek, sklepiki. Nie wiem, czy w dzisiejszym czasie super... Co to jest? Hanki? O, Hanki restauracja. Czy w dzisiejszych czasach supermarketów to takie sklepy się utrzymają? Nie wiem. Taki miasteczka da tam radę? No ale tu wszystko jest takie XVII, XVIII wiek. Stare domki.
No chodź, wrócimy do kościółka, to idziemy. Bo nie, tu już jest ta taka ulica. Ale tu jest ulica taka, wiesz, gdzie auta jeżdżą, ja chcę te ptakiem się przejść. Nie. Nie, nie chcę po takich chodzić. Ale ty idziesz nie w tą stronę, jest. No znowu mnie prowadzi nie tam, gdzie trzeba. Burzenka się prowadzić. Nie tutaj. Nie, na zamek mieliśmy iść kościółek zobaczyć, a nie... Biblioteka. Tu jakieś lineczki. Nie chcę tutaj. Tu same słodycze. Nie, to ziarno jakieś. O, tu mnie interesuje. Stare wina jakieś, ciasta domowej roboty. Jakiś meksykański sklep. No jest konflikt interesów, bo Bożenka choćby na shoppingi tylko chodziła, a ja bym stare zamki oglądał. Idziemy na zamek. I nie będziemy łazić. No ale to chociaż jeszcze zobaczycie, jak ulice angielskie wyglądają. Co Anglicy kupują, co jedzą. Wracamy w lewo. Idziemy do głównego tego. Ja nie chcę iść na zamek. Pan maluje na ulicy. Idziemy zobaczyć, co on tu maluje. O, Londyn maluje. Very nice. Oh, thank you. O, dobra. Idziemy dalej. Widziałeś, jaki pan ładny Londyn namalował? No i co, High Street? Jak to się nazywa? Nie ma nazwy ulicy? Nie wiem, ale zazwyczaj wszystkie są High Street. To tu na pewno też. Typowe budownictwo angielskie. Mamy okieneczkami. Koło zegara byliśmy. No i tu jest główna trasa do zamku. Aha. A chlebek mamy? Mamy chlebek? Ale nie będziemy sam wozić chleba, nie? Dzisiaj sami gitarzyści są. Ja nie wiem, co jest. O, tego Jimi Hendrixa to bym mógł nagrać. On ładnie gra. O, i zobaczcie, gdzie ją ciągnie. Gdzie ją ciągnie.
wyciągniam do sklepu oczywiście. Wejdzie czy nie wejdzie? Wejdzie czy nie wejdzie? Nie. Nie weszła, poszła dalej. Myślałem, że wejdziesz, ale kanapy byś nie zaniosła do domu, to także. No, no, uwaga, uwaga. O, jest. Zobacz, jak jest bliziutko. Musiałam zaciągnąć do zamku. Moja księżniczka idzie strasić na zamek. Znaczy sprawdziłeś, jak mamy autobus z powrotem? Autobusy mamy co godzinę z powrotem? Nie wiem. Nie wiem, nie sprawdzałem. Zaraz zobaczymy. Ja już tu byłem, dronikiem latałem. To na górze po prawej stronie będzie link z drona z tego zamku. Tu jest jakieś pole klub, ale nie wiem. Oni tu w coś grają. W jakieś bóle chyba, ale nie wiem. Pójdziemy tutaj, pójdziemy na... Tak, idziemy na dół. Tu na obejście zamku. Jest bardzo pięknie. Kwiatki. Alejki śliczne. O. Ale kwiatków nie widzę. Już chyba nie pojadę na kwiatki. Tak to wygląda. Ale z mojego dzwonika też będzie ładnie i pięknie. Nie ma kwiatów. No muszę wam powiedzieć, że pięknie te wszystkie kwiatki tutaj wyglądają. A tu jeszcze jakieś znalazłem przejście. No i Bożenka dała się naciąć, bo jej powiedziałem, że tu będzie pięknie, będą piękne kwiaty, a tu nie ma, wszystkie wycięli. A tu jest takie fajne przejście, tajemne, ale to tam na te pola, gdzie grali. No niestety, niestety nie ma kwiatków. To gdzie my teraz, biedni, pójdziemy? Idziemy, idziemy pod zamek. Chodź, tutaj idziemy w prawo. Tam już jest wyjście. Nie. Tam na górę chcę wejść. No, zobaczymy z góry. Albo tutaj, o, zobacz, całe. O. Tu całe rodziny mają piknik. I tak to właśnie wygląda. W Anglii trawniki są do leżenia i dla ludzi. Nie ma kartek, nie deptać trawników. Tam bym poszedł na górę. Idziemy na górę. Nie, idziemy razem. Tu jest kolejne wejście. Z drugiej strony. Jak się pani zmęczyła, to tu jest ławeczka. Może pani sobie usiąść i odpocząć. Strony. Ale piękne trawy, ja. Ładne trawy. Ładne. Mówi, że widziała ładniejsze. No i gdzie mnie przyprowadziłaś? Musimy wejść tam na górę, na zamek. Tu nie wchodzę na górę. Ale tu jest as... Ale nie mogę. Ale zrobimy sobie tam ładną fotkę. Ale nie mogę i nie wejdę.
Ona tam nie może wejść. Muszę wam pokazać zamek z dołu, niestety. No, namówiłem ją. Ciężko, bo ciężko. Duża góra. Ale będą widoki na całe miasteczko. Do zamku nie będziemy wchodzić, bo tam nic szczególnego nie ma. To są zamknięte już. O, niestety. No, tu będziemy odpoczywać teraz. Góra była bardzo wysoka. Bożenka sobie odpocznie, a ja wam pokażę widoki z góry. No szkoda, że nie ma tych kwiatków już. Wykopali wszystkie. Stare zamczysko. Zamek piękny, ładny, stary. Ale te schody to niezbyt pięknie wyglądają. Takie metalowe, obskurne. Jakieś chociaż drewniane piękne zrobili. No ale trudno. Teraz gdzie ruszamy? Z powrotem na miacho? Czy na obiad idziemy? Nie, na autobus. Na miasto? No dobrze. No, posiedzieliśmy chwilę na ławeczce. Żegnamy zamek. Idziemy dalej na miasto. Co tam pisze? Było o 4:00. A jest godzina? O, 4:05. No to się spóźniliśmy trochę. No nie chciałem, bo ja już tam byłem. Ale takie grube mury są. Ojejku. I tam koło okna też widać. Jakie grubaśne. No i co? Ile ma? 1,5 metra. Bożenka ma miarę w rękach. Mówi, że 1,5 metra to jest. A co to 2004? No to chyba go remontowali. Naprawiali. Bo tam się już trochę sypał. Tak, zdjęcie zrobiłem, ale jeszcze mogę pokazać tutaj. Tak wygląda ładnie z góry. Idziemy dalej w miacho. Jakieś fajne przejścia. Czy będziesz szukała sklepu jakiegoś? Nie. No to dobrze. Ale tu możemy przejść, bo tu jest taki... No nie wiem, jak chcesz. Mówi, że na shopping nie idzie. Idzie zwiedzać miasto. A może byś za przewodniczkę trochę porobiła? Nie. Poopowiadałabyś, co gdzie jest? O tych starych domach. No, kolejna uliczka. Takie ciche przejście. To? Fajnie jest pochodzić po takich starych
wąskich ulicach. Chyba by się pani przewróciła, bo coś tak pani o kamień zawadziła. Kolejna stara uliczka taka. Hotel. Przecież tu są tylko fryzjerzy, barbery, restauracje. No i to remontują, coś naprawiają, chyba okna będą tam robić. Podoba się pani kolejna wycieczka? Yes, of course. Bożenka zadowolona. Zrobione. O, kwiatki. No już o tej porze to powinna być przecena chyba. Nie? To żywe? 7,50. 10 funciaków wiązanka. No. Tak to kobieta. Kwiatki najważniejsze, prawda? Takie mam ci kupić? Takie mam ci kupić? Mówi, że z Wienną. O, te są trawy. Ile taka trawka? Puciaka. Kupić ci 3 sztuki? O, tu sikory. O te? No tak. Na tej kompensji. Piękna, ale za daleko do domu. Zanim dojedziemy, to mogłyby uschnąć. No tu trzeba po handlu dzisiaj. A tu ładnie trawą wyklejone. No już się zwijają. Już jest po rynku. Tu za bardzo nie ma co oglądać, bo jest w tym miasteczku tylko ten stary zamek. Ta główna ulica. Tam. No i praktycznie wszystko oblecieliśmy. Całe miasteczko. No i znowu przejście. Nic ty mnie nie prowadzisz jak należy. Tędy wyrośli? Tak. O Jezu. Kolejne tajne przejście. Chyba musimy poczekać do wieczora, jak te lampy się zapalą. Będzie fajnie wtedy.
będzie tajemnica. O, w tym miasteczku będzie ten, na Halloween będzie jakiś koncert na zamku. Może się wybierzemy. No, zajrzymy jeszcze do tego kościółka. Co tu się dzieje? Jakaś muzyka leci. Mozart Player, to chyba koncert Mozarta. Jak tam było na koncercie, proszę pani? Nie, tego nie wiesz. Chciałaś jeszcze posłuchać? No to możemy wrócić jeszcze. Zenka, ale ty jeszcze nie masz zdjęcia z budką telefoniczną. Angielską. O, tu jaki piękny. Gdzie masz? Aha, no tak, ty co przewróciłaś? Tu jaka piękna. Koniec głównej ulicy. A tu mamy tylko jeszcze jakiś pomnik. Jak dobrze pamiętam, to był założyciel tej szkoły, która tu właśnie się znajduje. Jak ten pan się nazywa? George Abbott? O, tak ten pan wygląda. No tam nie będziemy chodzić. Tam nie idziemy. Tam jeszcze przystanek. Mozarta słychać na ulicy. A to jest właśnie ta szkoła tego pana, co tam był na pomniku. A to jest szpital. A mi się wydawało, że to była szkoła. No i co, to jest szpital czy szkoła? Teraz jest szpital. Ale wydawało mi się, że to była szkoła tutaj. A, widać, że zbliżają się święta. Halloween. Już dekoracje sklepowe. Na święta.
No i to wszystko ze szpaceru z tego pięknego miasteczka. Idziemy szukać dworca, jedziemy do domku. Raz, bye bye.